hakowaniem właśnie, tylko że bardziej lightowym. 28 lipca P0358, o którym wspominałem wcześniej, swoją drogą gracz z Polski, opublikował swoje odkrycia na bazie analizy gry i jej infrastruktury, punktując, jak jego zdaniem łatwo naprawić Titanfalla i zabezpieczyć go przed kolejnymi atakami, przy okazji żartobliwie dodając, że zająłby mu to ledwie kilka dni, gdyby Respawn chciał go zatrudnić. I swoją drogą to nie pierwszy raz, kiedy ten w sieci wyraził nadzieję na współpracę z Respawn. Swoją drogą, stary, szapoba, bo to chyba najciekawszy sposób